Ostra reakcja opozycji na list dotyczący LGBT, który Janusz Kowalski wysłał do opolskich szkół. Poseł Suwerennej Polski przekonuje, że szkoła powinna być wolna od takiej agitacji i skupić się na realizowaniu nauczania podstawy programowej. Bartosz Sadliński. Poseł Janusz Kowalski wystosował list do dyrektorów ponad 500 szkół w województwie opolskim, ostrzegając przed ekspansją ideologii gender. To była reakcja na umieszczenie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu w rankingu szkół przyjaznych LGBT. Jeżeli jakiś nauczyciel czy dyrektor szkoły chce się bawić w ideologa i aktywistę LGBT, to może robić poza murami szkoły. Oficjalny program jest zgodny z biologią, zgodny ze zdrowym rozsądkiem. Działania Janusza Kowalskiego ostro skrytykowali posłowie opozycji. Stać go na wiele więcej brudnej i ordynarnej kampanii, ponieważ dosłownie wczoraj dotarła do mnie informacja o kolejnym liście Janusza Kowalskiego. Tym razem jest to list kierowany do szkół, w którym bezpardonowo atakuje on po prostu dzieci. To skandal. Pan Janusz Kowalski zarzuca seksualizację, zarzuca indoktrynację i wiele innych bzdur pod adresem dyrekcji szkoły, pod adresem tego, co dzieje się w opolskich placówkach oświatowych. Z kolei organizatorzy rankingu szkół przyjaznych LGBT uznali wypowiedzi wiceministra rolnictwa za kampanię wyborczą i zwrócili się do opolskiego kuratora oświaty o zabezpieczenie przed nią szkół. Proszę postawić się w sytuacji osoby uczniowskiej, która znajduje się w szkole, w której przez lata czuje się bezpieczna i akceptowana. Szkoła jest otwarta i tolerancyjna. Świat takiej osoby po tego typu wpisach może momentalnie się zawalić i zmienić. Co gorsza, tego typu zagrywki mogą prowadzić do pogorszenia stanów suicydalnych dzieci i młodzieży. Aktywiści oświadczyli nawet, że Janusz Kowalski powinien odpowiadać za swoją wypowiedź karnie. My jako ranking szkół przyjaznych LGBTQ+, jako fundacja Grow Space apelujemy o to, aby takie działania były penalizowane. Poseł Janusz Kowalski przypomina jednak, że w całej sprawie nie chodzi o dyskryminację, ale o to, by szkoła przekazywała uczniom podstawowe naukowe fakty. Już w szkole podstawowej byłem uczony, że są dwie płcie, jest płeć żeńska i płeć męska i każdy wie, że to jest prawda, natomiast ideolodzy i aktywiści LGBT wymyślają, że jest 53 płcie, że jest 283 rodzaje płci kulturowych. To jest kompletne szaleństwo i trzeba dzieci chronić przed tymi wymysłami. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski.